Dzień dobry, jest 30 października, godzina 5 rano, dzień założenia monitoringu płynu mózgowo-rdzeniowego. Już jest po i strasznie boli mnie głowa. Wcześniej miałam dość, ale dali mi leki, jest lepiej, ale bo w głowie jest dalej bardzo silny. Dobry wieczór. Mamy 30 października, wtorek. Jak widzicie, miałam już przeprowadzoną operację. Operacja była zaplanowana na godzinę 7:30, w związku z tym do szpitala musiałam przyjechać o 5:30. I nie mam pojęcia, jak lekarze są w stanie pracować od takiej godziny i naprawdę ich za to podziwiam. Ale dlaczego właściwie zdecydowałam się na wykonanie tak inwazyjnego badania? Głównie ze względu na pozycyjne bóle głowy, to znaczy kiedy wstaję, kiedy stoję, to pojawia się bardzo silny ból głowy. Nie jestem w stanie do końca wykonywać różnych domowych czynności czy uprawiać jakiegokolwiek sportu. Moja twarz robi się czerwona. Pojawiają się mdłości, czasem wymioty. Zaburzenia widzenia w postaci takiego zamazanego obrazu albo podwójnego widzenia. Mój obraz wygląda trochę tak jak na starym ekranie telewizora. Wszystko ma takie duże piksele, wszystko się rusza i wszystko ma taki jakby cień. Trochę tak, jakbyśmy patrzyli długo na słońce, a potem spojrzymy na jakiś tam przedmiot i widzimy takie cienie, to w moim przypadku te cienie odpowiadają przedmiotom, na które patrzę. Czasem jest tak, że widzę podwójnie, że jedno oko ma swój obraz, drugie oko ma swój obraz i mózg nie potrafi tego połączyć. Mam też dużą nadwrażliwość czy na światło, czy na dźwięki. Wszystko musi, wszędzie musi być cicho, musi być spokojnie. Bywa też tak, że mimo tego, że mam jakby tą nadwrażliwość słuchową, to nie rozumiem, co ktoś do mnie mówi. Ja słyszę, że ta osoba do mnie mówi, ale nie rozumiem, co do mnie mówi. Trochę trudno to wyjaśnić, bo czasem słyszę, co sąsiedzi rozmawiają w ogródku gdzieś tam dalej ode mnie. Natomiast czasem nie rozumiem, co mówi do mnie osoba siedząca tuż obok mnie. Mam też bardzo silny ból głowy w samolocie. Wiąże się to też z tym, że jakby zapadam w sen, ale mam świadomość tego, co się dzieje dookoła mnie, tylko nie mogę zareagować. Podobna sytuacja się dzieje podczas zmian ciśnienia atmosferycznego. Wystarczy, że przyjdzie większa chmura, a ja już od razu mam zjazd, muszę leżeć i najlepiej, żeby nikt ode mnie nic nie chciał, nie ruszał. Też w związku z tym, że mój kręgosłup jest niestabilny, powinnam częściowo nosić pas usztywniający na odcinek lędźwiowy, jednak zakładanie tego pasa powoduje wzrost ciśnienia właśnie płynu mózgowo-rdzeniowego i też pojawiają się bóle głowy i bardzo podobne objawy jak w samolocie. Poza tym dość mocno trzęsą mi się ręce, co mogliście też zobaczyć zapewne na poprzednim filmiku. Nie jest to związane ze stresem, ponieważ im bardziej się stresuję, tym ręce mniej się trzęsą. Operacja zaczęła się bliżej godziny 8 i miałam zarezerwowaną salę operacyjną na około 1,5 godziny. Te 1,5 godziny wchodzi również dojazd tego pokoju przygotowawczego, później podanie leków, intubacja, prawidłowe ułożenie do operacji, poprzykrywanie takimi specjalnymi płachtami, więc sama operacja myślę, że trwała z jakieś 40-45 minut. Podczas niej lekarz wywiercił tutaj taki malutki otworek, wprowadził do środka urządzenie dosyć głęboko. Jest to takie cieniutkie, malutkie urządzenie. Tutaj ma to bardziej taki kondomik, więc nie widać tego, co mamy w środku. Niestety tym razem też obudziłam się z bardzo silnym bólem głowy, z mdłościami, więc podano mi fentanyl, a także lek o nazwie ondansetron, który jakby hamuje sygnał w mózgu mówiący naszemu organizmowi, że ma wymiotować, czyli żeby pojawiły się mdłości. Miałam też bardzo silny światłowstręt znowu, więc dostałam ręczniczek na oczy. Następnie już do tej sali wybudzeń mogła przyjść moja mama i tak naprawdę niedługo później przywieźli mnie już do pokoju, w którym się teraz znajduję. Dzisiejszy dzień spędziłam w łóżku i nie wiedziałam, jak ma to dalej wyglądać. Trochę byłam przerażona tym, że pielęgniarki też nie wiedzą, co mają ze mną zrobić. I w tej chwili wygląda to tak, że tu mam zamontowane urządzonko, tak, wprowadzone do mózgu. Z tego urządzonka wychodzi taki malutki kabelek, nie wiem, czy go widać, który idzie, który podłączony jest do takiego specjalnego urządzenia. To urządzenie pokazuje ciśnienie tego płynu mózgowo-rdzeniowego,
i jakieś inne parametry. Dodatkowo jestem podłączona na stałe do takiego monitorka. To pokazuje, jakie mam ciśnienie, jaki jest puls. Właśnie ten pulsoksymetr, który mierzy puls, jest podłączony do tamtego dużego monitora, a także co 2 godziny mam mierzone ciśnienie automatycznie. Tak naprawdę nie do końca wiem, jak ten monitor działa, jak na razie. Nie wiem, jakie wartości powinny być na ten moment, jak leżę. Nie wiem, jakie są nieprawidłowe. Aktualnie ta wartość wynosi 5 mm słupa w rtęci. Na stałe jestem też podłączona do urządzonka, które nazywa się EKG, czyli mam poprzykładane takie plasterki, podłączone jestem kabelkiem i monitoruję to na stałe pracę mojego serca. Urządzenie do mózgu działa przez cały czas i jestem do niego podłączona non-stop, natomiast idąc do toalety odłącza się pulsoksymetr i aparat do mierzenia ciśnienia. Urządzenie EKG jest ze mną tak naprawdę cały czas. Niedawno też przyszedł do mnie lekarz z wieczornej zmiany. Rozmawiałam z nim na temat tego, że najgorsze moje objawy są w ruchu, w samolocie, przy jeździe samochodem, przy zmianach ciśnienia i będą się starali jak najwięcej odwzorować tych sytuacji, w których źle się czuję. Na pewno będą zmieniać też urządzenie do mierzenia tego ciśnienia i mają wtedy też mierzyć dokładne ciśnienie, jak leżę płasko, jak siedzę, jak wstaję, czy w jaki sposób się zmienia, jak stoję, czy ono spada, czy rośnie, czy pozostaje takie samo. I będziemy też próbować robić to badanie w ruchu. Aktualnie jestem też podłączona do takiej specjalnej pompy. Dokładnie moja stopa jest podłączona do takiej specjalistycznej pompy, której kabelki odchodzą tam dalej. Ona się co chwilę napełnia i służy na temu, żeby przepychać krew z nóg w górę, żeby nie robiły się zakrzepy ani nic takiego. Na lewej nodze nie mam założonego. Z lewej strony niedawno miałam zakrzep, a skoro miałam zakrzep, to podobno nie można zamontować tego urządzonka. Była też pani pielęgniarka zmienić mój różowy wenflon na żółty, ponieważ do operacji miałam założony niestety różowy, ale żyła bardzo, bardzo mnie bolała i antybiotyki nie chciały przejść. Właśnie, antybiotyki. Po ingerencji tutaj w czaszkę istnieje ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i w związku z tym dostaję profilaktycznie antybiotyki, że jakby jakaś tam bakteria się miała dostać, to żeby ona była od razu zamordowana. Bestialsko. Ja dostałam klindamycynę, ponieważ jestem uczulona na wszelkie antybiotyki beta-laktamowe, czyli na przykład penicylinę, która jest najczęściej stosowanym lekiem. Sam róg nie jest bolesny, praktycznie tego nie odczuwam. Cześć, dzisiaj mamy 31 października, czyli drugi dzień monitoringu mojego płynu mózgowo-rdzeniowego. Z rano przyszła pielęgniarka, żeby zabrać mnie na tak zwany tilt table. Badanie na tilting table, czyli łóżku pochyłym, polega na tym, że kładzie się pacjenta właśnie na tym łóżku, podłącza mu się EKG serca, ciśnieniomierz, a także pulsoksymetr i mierzy się właśnie ciśnienie i pracę serca, podczas gdy pacjent leży przez 15 minut, a następnie stawia się ten stół razem z pacjentem i mierzy się znowu wszystkie te parametry przez 45 minut. Zazwyczaj robi się to badanie w celu diagnostyki posturalnej tachykardii ortostatycznej albo hipotonii ortostatycznej, czyli nagłego wzrostu pulsu albo dużego spadku ciśnienia. Często jest tak, że ludzie podczas tego badania mdleją albo bardzo źle się czują. Zazwyczaj za patologiczne uznaje się wzrost pulsu o 30 uderzeń na minutę względem tego, jakie było w pozycji leżącej. I najczęściej jest tak, że przy przyjęciu pozycji pionowej ciśnienie spada. U zdrowego tak jest i u chorego też tak jest. Zależy po prostu od wartości. Może się też tak zdarzyć, że postawi się łóżko do pionu, to taka osoba na początku ma normalne parametry, czyli trochę wzrasta puls i trochę spada ciśnienie. Natomiast z czasem, gdy osoba stoi, zaczyna się robić gorzej. Czyli ten puls wzrasta, a ciśnienie spada. Jest to jakby taka rzadsza i mniej znana forma posturalnej tachykardii ortostatycznej. W moim przypadku badany był też płyn mózgowo-rdzeniowy. Jednak błąd był taki, że rano pielęgniarka dała mi beta-bloker, czyli lek obniżający puls. I tak naprawdę 15 minut później zostałam zabrana na badanie. I po badaniu lekarz stwierdził, że jednak nie miało ono sensu. Poza tym byłam też bardzo mocno nawodniona po moim zabiegu założenia rogu, co też zazwyczaj poprawia mój stan. Wlano we mnie dobre 2 litry płynów. Było tak, że pielęgniarka postawiła mnie do pionu razem z łóżkiem. To na początku było w miarę okej. Puls utrzymywał mi się w granicach 65-70 uderzeń na minutę, czyli praktycznie był idealny. Ale tak mniej więcej po pół godzinie zrobiło mi się bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Miałam mdłości, zawroty głowy, zaburzenia widzenia,
ból głowy, bardzo silne objawy dysautonomii, bo miałam też bardzo dużą potliwość, było mi zimno, gorąco w jednym czasie, praktycznie moja skóra była zupełnie mokra. Moje źrenice były rozszerzone, zresztą one zazwyczaj są rozszerzone. I co się potem okazało? Wtedy miałam nagły wzrost ciśnienia. To ciśnienie skoczyło mi o ponad 40 jednostek względem tego, jak leżałam, czy jak stałam wcześniej. No i tak naprawdę lekarz nie potrafił tego wyjaśnić. Stwierdził, że najpewniej jest to związane z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, inaczej z dysautonomią. Po powrocie do pokoju później zjawiły się u mnie dwie lekarki i lekarz ze specjalnym komputerem i podłączyli mi na nowo EKG, dostałam drugi pulsoksymetr, drugi ciśnieniomierz, także miałam wszystkie urządzenia podwójne. Poza moim rogiem, róg został jeden. Robiliśmy badanie w pozycji leżącej na płasko, potem z podnoszeniem łóżka, właściwie oparcia łóżka coraz wyżej i wyżej, a następnie miałam wstać i chwilę pochodzić. Tak właściwie metr w jedną stronę, metr w drugą stronę, więc tego chodzenia nie było zbyt wiele. I tu ponownie wyniki wszystkich zaskoczyły, ponieważ jak leżałam na płasko, ciśnienie tego płynu mózgowo-rdzeniowego było ponad dwukrotnie wyższe niż górna granica normy. Za normalne uznaje się od 1 do 20 w pozycji leżącej, natomiast gdy się stoi, ta wartość nie może być niższa niż minus 10. I to jest właśnie ta pozycja, w której nie mogę oddychać, czyli leżę na płasko, bez poduszek, bez niczego. I lekarka zaczęła się dość mocno zastanawiać, skąd taka reakcja mojego organizmu. Bo wystarczyło, że podniosło mi się lekko głowę i ciśnienie spadało tak do środkowej normy, do wartości około 10. I potem podobna sytuacja była w momencie, gdy wstałam. Jak wstałam, to ciśnienie znowu skoczyło, chociaż powinno spaść. To też było niespodziewane. Lekarka też nie do końca potrafiła to wyjaśnić, bo mówiła, że najpierw mam skok, jakbym najpierw dostała się takiego wysokiego ciśnienia w głowie, a potem zaczęła się zastanawiać, czy gdzieś mi ten płyn nie wycieka. Lekarka zwróciła uwagę, że wszystkie objawy, które opisuję, mogą mieć też związek z uciskiem pnia mózgu i z zespołem Chiari, czyli są takie struktury nazywane migdałkami móżdżku i one czasem wchodzą w przestrzeń rdzenia kręgowego i wtedy nazywa się to zespół Chiari. Natomiast ja byłam wielokrotnie badana w tym kierunku i wszystkie badania wyszły w normie. Natomiast istnieje taka możliwość, która jest bardzo, 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 bardzo rzadka, że te migdałki móżdżku mogą chodzić w tą przestrzeń rdzenia kręgowego podczas ruchu. No, ale trochę nie wiemy do końca, jak to zbadać i co z tym fantem zrobić. I tak naprawdę też nie potrafiła tego wyjaśnić. Rozmawiałyśmy właśnie na temat, że dostałam leki obniżające puls przed badaniem i byłam bardzo, bardzo nawodniona i że mogło to znacznie poprawić te wyniki i nie, te wyniki na pewno nie są miarodajne, w związku z tym jutro mamy powtórzyć badanie. I na stole pochyłym i na tym specjalistycznym komputerze. Niestety później przytrafił mi się taki mały wypadek. Gdzieś oderwał mi się kabelek idący od głowy do urządzenia mierzącego, zapisującego wartości mojego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Wymieniono mi już ten kabelek, wymieniono też to urządzonko, które tu widać, to o, i dalej nie działa. Na początku były pielgrzymki z różnych oddziałów, że może ktoś może naprawić to urządzenie i podłączyć mnie na nowo, ale cały czas komputer pokazuje, że nie ma połączenia z moim mózgiem. Może mózg zaniknął, też tak może być. Dosłownie przed chwilką przyszła lekarka z neurochirurgii powiedzieć, że na jutro na godzinę 6 mam zaplanowany zabieg wymiany mojego rogu. Także dalej nic nie wiemy. No ale mam nadzieję, że jutro się coś wyjaśni więcej. No i na dziś to by było tyle, więc do zobaczenia jutro. Cześć, to już dzień czwarty mojej przygody z monitoringiem płynu mózgowo-rdzeniowego. O 6 miałam już wykonany zabieg wymiany mojego rogu. Okazało się, że niteczka taka tutaj, ona jest przymocowana do mojej głowy, idzie tu, odłączyła się od tego urządzonka. No i po prostu sygnał nie przechodził dalej, więc nie nagrywało się moje ciśnienie na urządzeniu. Sam zabieg wymiany tego rogu trwał bardzo krótko, z jakieś 15 minut. Miał miejsce tutaj u mnie w pokoju szpitalnym, nie musiałam jechać na blok operacyjny. Lekarka po prostu przykryła mnie taką wielką płachtą, oblała moje włosy alkoholem, przez to wyglądam coraz gorzej, nie wiem, czy ja domyję, a następnie coś pogrzebała. Zupełnie nie było to bolesne.
Czasem czułam takie szuranie gdzieś tam. Przez cały wczorajszy dzień nie mogłam jeść, bo miałam mieć ponownie test na tym łóżku pochyłym. Czekałam na to badanie, czekałam i czekałam i czekałam i byłam coraz bardziej głodna, więc w końcu już zasnęłam z tego głodu i z tego czekania. Podczas snu, co ciekawe, wzrosło mi nagle zaciśnienie. Nie wiadomo czemu, tak po prostu tu w głowie wzrosło to ciśnienie. I tak około godziny 15 przyszła lekarka od komputera i było tak, że wczoraj jak już nie miałam tego propranololu i ona wykonywała to badanie, to puls 80 skoczył mi do 130 bodajże, tylko dlatego, że wstałam. Im dłużej stałam, tym czułam się gorzej i puls w dalszym ciągu utrzymywał się wysoki. W związku z tym, że jak leżę płasko, to nie mogę nabrać oddechu, miałam robione badania w kierunku nerwu przeponowego. Podczas jednego z tych badań okazało się, że przepona sama w sobie, lewa część przepony, nie działa prawidłowo i w związku z tym mogę mieć trudności z oddychaniem. Natomiast lekarka tutaj powiedziała, że skoro mam problem z lewą stroną, dlaczego w ogóle nie mogę nabrać oddechu? Ale rozmawiałam właśnie z pulmonologiem tutaj w Johns Hopkins i ten powiedział, że przepona jest jako jeden wielki mięsień, żeby działała prawidłowo, to obie strony muszą działać. Poczułyśmy się z mamą pewniej z tą diagnozą, że coś jest nie tak z nerwem przeponowym. Lekarka wymyśliła, żeby zrobić takie badanie, że na moją klatkę piersiową założy taki pasek mierzący objętość płuc i w tym czasie będzie też mierzyć parametry. I to właśnie miałam zrobione dzisiaj. No i próbowałyśmy też w jakiś sposób wymusić zmianę ciśnienia, bo tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby to ciśnienie albo nagle mi bardzo skoczyło, albo nagle bardzo spadło. I też nie mam objawów, takich, które mam normalnie w domu, co trochę mnie stresuje wewnętrznie, ponieważ wolałabym, żeby te objawy tutaj się objawiły, żeby lekarze mogli zobaczyć, jak wygląda ten mój ból głowy, co się wtedy dzieje. Do tej pory była ładna pogoda, dzisiaj ta pogoda się zmieniła. Dzień dzisiejszy zaczął się oczywiście o 5 rano, a ja w sumie do późnego wieczora, właściwie do nocy, nie mogę zasnąć. A później już pojechałam na test na łóżku pochyłym. Tym razem trwał on bardzo krótko, bo wcześniej trwał ponad 2 godziny, natomiast tym razem trwał trochę ponad pół godziny, ponieważ miał tylko sprawdzić na szybko, czy ten puls się zmienia, czy się nie zmienia. Zmiana była taka, że jak wcześniej miałam puls około 65, to teraz miałam w spoczynku prawie 100. Natomiast spionizowanie mnie spowodowało wzrost o 20 kilka tych uderzeń. Natomiast lekarz uznał, że mimo wszystko on rozpoznał u mnie zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej i dysautonomię ze względu na silne objawy, które wykazywałam podczas badania, bo powiedział, że cyferki nie zawsze się liczą. Liczy się to, jak pacjent się czuje, a nie to, co pokazują urządzenia, bo urządzenia też mogą się czasem mylić. Czy pacjent może być po prostu zdenerwowany, czy tak jak w moim przypadku, ja zawsze idę do lekarza, czy na jakiekolwiek badanie czuję się zdecydowanie lepiej. I lekarz kardiolog stwierdził, że bezsprzecznie mam zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej, a następnie przyszła znowu ta lekarka od komputera. Rozmawiałyśmy na temat wyników, jakie są, że na razie nie ma takich dużych zmian. Lekarka stwierdziła, że jest to możliwe, że teraz się lepiej czuję, z różnych powodów. Może dlatego, że byłam dobrze nawodniona do operacji i to jeszcze w jakiś sposób trzyma. Może ze względu na to, że jest dobra pogoda. Może ze względu na to, że się zbyt dużo nie ruszam. Jednak zdecydowała, że na razie odpuścimy ten temat i spróbujemy się zająć tym, co wiemy, czyli problemem z sercem i problemem z oddychaniem. Bo już wiadomo, że mam ten zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej i dysautonomię, a także nie mogę oddychać, gdy próbuję się położyć czy wyprostować głowę. W związku z tym dzisiaj miałam właśnie ten test, że lekarka nałożyła mi pas dookoła mojej klatki piersiowej, który mierzył objętość płuc, saturację, puls, ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego, ciśnienie krwi. Jak znowu mnie położyła płasko, to ja oczywiście nie mogłam oddychać i nagle poleciał puls wysoko do góry, tam był prawie pod 140. Jak leżałam, ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego skoczyło do wartości krytycznych i mimo tego, że ja ze swoimi objawami byłabym w stanie jeszcze chwilę poleżeć, to lekarka powiedziała, że nie, że natychmiast mam się podnieść. W tym czasie przyszedł mój neurochirurg. Przyszedł i lekarka taka wtedy podniecona, że rzeczywiście tu jest jakiś problem z tym, że ja się prostuję i to ciśnienie skacze, tego płynu mózgowo-rdzeniowego i puls skacze i coś się dzieje, coś jest nie tak, bo w momencie, gdy stoję i próbuję wstrzymać oddech, to ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego troszeczkę wzrasta, ale to jest troszeczkę, o parę tych milimetrów. Natomiast w momencie, gdy się kładę, to bardzo szybko rośnie i już
zostaje na wysokim poziomie, nie spada. W związku z tym lekarka uznała, że coś jest bardzo nie halo. Rozmawiali z neurochirurgiem, że no coś tu trzeba zbadać. Jest jakaś korelacja z moim kręgosłupem, oddychaniem i ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego. I mimo tego, że dzisiaj jest piątek, to muszę zostać w szpitalu przez jeszcze kilka dni i zrobić jakiś specjalny test oddechowy, którego nazwy nie pamiętam. Mam jeszcze zrobione badanie snu, ale tak naprawdę nie wiem jeszcze, na czym ono będzie polegało. Na szczęście mogę już wziąć mój monitorek i chodzić po oddziale, co dzisiaj też uczyniłam. I wczoraj było też tak, że z lekarką od komputera chodziłyśmy po oddziale. Wolniej, szybciej, ale mimo wszystko to też nie spowodowało ani żadnych zmian w liczbach, ani zmian w moim samopoczuciu, ani nie wywołało bólu głowy. Moja głowa jest jakaś złośliwa, mój organizm myśliwy, że jak jestem w domu, to nagle mam wszystkie objawy. A jak jestem w szpitalu, że te objawy powinny wyjść w końcu i się pokazać, żeby lekarze mogli coś zdecydować, co z tym infantem zrobić, to one akurat teraz się ukrywają i nic się nie dzieje. I lekarze zasugerowali, żeby może na razie nie wyciągać tych śrub, które mam tam przy i, że może być tak, że to nie pomoże, a może być tak, że wyciągnięcie tych śrub zaszkodzi, bo szyja stanie się niestabilna i będzie jeszcze bardziej drażnić. Może być tak, że ten nerw przeponowy jest uszkodzony na stałe i dlatego lekarka zastanawia się, jak i co zrobić, żeby się dowiedzieć, gdzie jest problem i jak go skutecznie naprawić. Wymyślili z lekarzem, że może by mi zainstalować coś takiego jak stymulator przepony, czyli takie urządzenie, które będzie dodatkowo wysyłać sygnał do przepony, że ona ma się rozkurczyć i skurczyć, czyli żeby mogła nabrać tego powietrza. Mimo tego, że na razie urządzenia nie wykazały nagłego spadku ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego czy nagłego wzrostu bez przyczyny, to lekarze zdecydowali, że mogę w tym jeszcze pobyć, bo i tak muszę spędzić w szpitalu jeszcze kilka dodatkowych dni. I może coś się zmieni, ponieważ pogoda się zmieniła, dzisiaj zaczęło padać i dzisiaj w sumie od wieczora, odkąd zaczęłam jeść, bo przez ostatnie dni nie jadłam, to ciśnienie zmalało. Dzisiaj też próbowano przepukać mi wenflon. Jak widać, wenflonu nie ma, bo kolejna żyła pękła. Wydaje mi się, że ważne jest to, że lekarze tutaj próbują szukać, nie traktują mnie jak hipochondryczki. Nie powiedzieli mi po dwóch dniach, że dobra, to nic nie wyszło na tym badaniu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, to w sumie możesz iść do domu, bo tylko po to przyszłaś. Tylko tutaj lekarze naprawdę szukają i szukają i szukają. Czasem jest tak, że pacjent ma dobry dzień i nie będzie miał jakoś specjalnie objawów, a akurat tego dnia ma ustalone badanie i nic nie wyjdzie. Lekarze tutaj mówią, że pacjent sam wie najlepiej, co czuje, co mu dolega. Biorą pod uwagę wszystkie opcje. I nawet to, że stwierdzili, że na razie nie ma tych zmian w tego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, na taką naszą sugestię, że może ta operacja jakoś wpłynęła na poprawę mojego samopoczucia, lekarka najpierw pokręciła głową, a potem powiedziała, że nie ma pomysłu, jak miałoby to wpłynąć. No ale może jest jakaś zależność, może to te płyny, które mi podali, może duża dawka sterydu mi pomogła i dopiero teraz zaczyna to ciśnienie się zmieniać. Szczerze wolałabym, żeby to wyszło tutaj, podczas gdy jestem podłączona do monitorów, że jeśli coś złego się dzieje, to wolałabym, żeby to wyszło w szpitalu, żeby lekarze to widzieli i żeby mogli postawić prawidłową diagnozę i rozpocząć jakieś leczenie, które wpłynęłoby na poprawę mojego samopoczucia. Bo fakt, że lekarz mi powie, że to nic nie jest, to w twojej głowie, to jest wymyślanie, wszystkie badania wychodzą w normie, to tam nie ma się co przejmować, bo to nie sprawia, że problem znika. Ja dalej czuję się, jak się czułam wcześniej, dalej mam objawy, które miałam wcześniej. Wolę, żeby lekarze szukali, aż znajdą, co jest rzeczywistą przyczyną moich dolegliwości, żeby można to było leczyć i żeby można było coś z tym zrobić. Nawet jeśli będzie to coś, co jest nieuleczalne, można walczyć przynajmniej z objawami. Jeśli chodzi o tą posturalną tachykardię ortostatyczną, to lekarz powiedział, że oni mają kilka metod leczenia i że jeśli jeden lek nie działa, to trzeba spróbować drugi lek, trzeci lek, czwarty lek, może jakąś kombinację leków, aż się dojdzie do takiego stanu, który pacjent będzie w stanie zaakceptować. Natomiast lekarka dzisiaj stwierdziła po komentarzu mojej mamy, że zazwyczaj lekarze mówili nam, że to wszystko jest w mojej głowie i że ja w ogóle sobie trochę wymyśliłam ten ból, to lekarka tak z uśmiechem spojrzała, tak, to jest w twojej głowie. Tylko że przyczyną jest inna część twojego ciała, a nie głowa. Nie wiemy jeszcze wszystkiego, nie potrafimy wszystkiego jeszcze zbadać, a objawy mogą występować i niekoniecznie muszą być pochodzenia psychicznego. No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dziś mamy 4 listopada, a więc jest to mój 6 dzień w szpitalu. Jak widzicie, nie mam już zamontowanego mojego rogu. Wczoraj rano przyszedł lekarz i powiedział, że niestety w związku z ryzykiem, z dużym ryzykiem wdania się zakażenia do mózgu i powstania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, musi mi niestety wyciągnąć ten monitor i polegało to na tym, że odkaził
moją tą okolicę. Najpierw wyciągnął ten taki specjalistyczny drucik, a następnie wykręcił śrubkę, którą miałam tam zamontowaną. Było to dosyć bolesne, nie powiem, że było zupełnie bezbolesne. Szczególnie samo wykręcanie tej śruby, ale tak naprawdę dało się przeżyć. Pokażę Wam, jak ta rana wygląda i tylko ostrzegam, że wrażliwsi niech na te 3 sekundy odwrócą wzrok. Moja rana wygląda tak. Więc jest troszeczkę większa niż się spodziewałam. Miałam założony szew zaraz po wyciągnięciu tego monitoringu i tak naprawdę poza tym nic się nie działo. Wczoraj po raz pierwszy w końcu mogłam wziąć prysznic, ponieważ jak w momencie, kiedy mamy zamontowane to urządzenie, to jest ryzyko właśnie, że przez przypadek polejemy je wodą i powstanie właśnie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Więc przez cały ten okres czasu do wczoraj mogłam się tylko przemywać. Wciąż nie mogę umyć głowy, dlatego wyglądam, jak to moja mama powiedziała, jak sierota i ofiara. No ale jeszcze muszę kilka dni odczekać, aż ta rana się zesklepi. Wczorajszy dzień przebiegał całkiem w porządku. Byłyśmy z mamą na spacerze. Jak się przejechałam windą, to oczywiście dostałam ciśnieniowego bólu głowy, ale wtedy już nie miałam monitoringu. I w tej windzie dotarło do mnie i do mamy, że przecież mogłyśmy zrobić tą prowokację, jak miałam jeszcze ten monitoring właśnie w windzie. Bo winda wywołuje u mnie objawy tego wysokiego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, no ale to już niestety było po fakcie. Wczoraj przyszło dwóch techników z Centrum Badania Snu. Na noc podłączali mnie do miliona różnych kabelków. Polegało to na tym, że podłączono mnie do takiego urządzenia jak EEG głowy, czyli badanie funkcji mózgu. Poza tym miałam założony specjalny pasek na klatkę piersiową i na brzuch i te paski mierzyły ilość oddechów. Część kabelków miałam przyczepionych też do nóg. Miało to sprawdzić, czy nie mam przypadkiem zespołu niespokojnych nóg. I co było też ciekawe, ci panowie technicy musieli zostać ze mną przez całą noc. Na szczęście pozwolili mi zasnąć najpierw samej. Natomiast o 4 rano panowie mnie wybudzili ze snu, odłączyli wszystkie kabelki i się pożegnali. No to co jak na razie pielęgniarkom zaczyna się powtarzać, to każdego dnia rano mam za niskie ciśnienie. Dzisiejszy dzień to była masakra, ponieważ strasznie bolała mnie głowa. Miałam mdłości, światło wstręt. Generalnie tak czułam się źle. W związku z tym dwukrotnie dostałam fentanyl. Mimo to niespecjalnie pomógł. Wydaje mi się, że dlatego, że ból miał związek bardziej z ciśnieniem. A właśnie na ten ból związany z ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego nie bardzo pomagają opioidy czy niesteroidowe leki zapalne. To jest nadciśnienie, bardziej pomagają diuretyki. Na niedociśnienie bardziej pomaga kofeina i dużo płynów. I w międzyczasie dostałam też ondansetron. Cały dzień przeleżałam praktycznie w ciemnym pokoju. Jutro stosunkowo ważny dzień, bo jutro jest poniedziałek, a więc lekarze wracają z weekendu. Cześć, dzisiaj mamy już 5 listopada, a więc jest 7 dzień w szpitalu i odkąd tak naprawdę zaszyli mi głowę, to czuję się coraz gorzej. Wszystkie moje objawy bólu głowy, mdłości, zawrotów, zaburzeń widzenia, zaburzeń słuchu wracają. Dzisiaj rano był u mnie mój doktor prowadzący i powiedział, że bardzo zastanawia ich kwestia mojego oddychania i nerwu przeponowego. Lekarz tak naprawdę nie wie, dlaczego czułam się lepiej podczas gdy miałam założone to urządzenie monitorujące. Mówi, że zazwyczaj pacjenci czują się zdecydowanie gorzej na tym urządzeniu, chcą, żeby je wyciągnąć jak najszybciej. Natomiast w moim przypadku było tak, że ja chciałam je zatrzymać dłużej i teraz nawet moja mama powiedziała dzisiaj do lekarza, że może by mi wywiercił z powrotem tą dziurę, żeby ona została, bo czułam się rzeczywiście dużo, dużo lepiej. Lekarz nie potrafił tego wytłumaczyć. Powiedział, że on nie wie, dlaczego tak się stało i co było tego przyczyną. Prawda jest taka, że nie zarejestrowali żadnych tak niczym niespowodowanych zmian ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Wiadomo, że jest problem z nerwem przeponowym i to mają dalej badać. Dzisiaj powiedziano mi, że muszę zmienić pokój i zostanę przeniesiona do części takiej partii, że tak powiem, luźnej, ponieważ po tej operacji zamontowania tego monitoringu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego byłam w takiej części oddziału, gdzie pacjenci są sprawdzani bardzo często, to znaczy co 4 godziny przychodzi pielęgniarka i mierzy ciśnienie, puls, saturację, temperaturę. Robi też takie podstawowe badania. Jest tak też w nocy, także
że tak naprawdę nie można się wyspać i o 5:30 jest obchód. Jest to niezbędne, żeby lekarze i pielęgniarki wiedzieli, co się z pacjentem dzieje, czy nie ma żadnego uszkodzenia mózgu, czy nie doszło do jakiegoś krwawienia, no, czy ten mózg działa prawidłowo. Natomiast teraz zostałam przeniesiona do części tego oddziału, która już jest taka bardziej na luzie, więc pielęgniarze ponoć będą przechodzić maksymalnie za 8 godzin. I dzisiaj kontaktowałam się też z moim neurochirurgiem, napisałam mu SMS-a, ale jeszcze nie odpisał. Co on sądzi o tym stymulatorze nerwu przeponowego? Jakie były wyniki tego badania monitoringu płynu mózgowo-rdzeniowego? I skontaktowałam się też z tym neurochirurgiem od naczyń krwionośnych, który powiedział, że to, że te wartości tego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego na monitorze wychodzą w normie, to nie oznacza, że one są w normie dla mnie, ponieważ za normę przyjmuje się od minus 10 mm do 20 mm supertenci, natomiast są ludzie, którzy mają 13 mm supertenci i to już jest dla nich za dużo. W związku z tym on sugeruje, żeby zrobić punkcję lędźwiową. W czasie, gdy ten płyn tak pomału skapuje, to ważne jest, żeby pacjent dał później lekarzowi znać, czy jest mu lepiej, czy jest mu gorzej, ponieważ same liczby nie przynoszą odpowiednich informacji dla lekarza, ponieważ każdy jest inny, szczególnie pacjenci z EDS są inni i nasze normy są inne niż pacjentów bez EDS. Dzisiejszy dzień znowu przeleżałam w łóżku, zmusiłam się tylko raz, żeby przejść dwie rundki wokół tutaj oddziału, ale to już zaraz spowodowało bóle głowy i w sumie od wczoraj, co ciekawe, też boli mnie kręgosłup lędźwiowy i to jest ważne, że nie bolał mnie, kiedy miałam założony ten monitoring. Są coraz mocniejsze spazmy mięśniowe. To też jest ciekawe i też lekarz nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego teraz mi się znowu pogarsza. Mam też silniejszą dysautonomię. Teraz nie, ale w ciągu całego dnia raczej miałam takie źrenice powiększone. Jest to takie odczucie, trochę jakby się miało grypę. Z czym jest problem przez cały czas w szpitalu, to moje leki, ponieważ z mamą żeśmy dobierały długo firmy, w których leki nie zawierają laktozy, czy żelatyny, czy dodatkowych barwników. Natomiast tutaj nie do końca mamy na to wpływ. Dostaję zamienniki zamiast moich oryginalnych leków, więc te leki nie do końca działają tak, jak powinny. Poza tym nie wszystkie leki są dostępne tutaj w Stanach. Mimo tego, że ja przywiozłam swoje, to nie mogą być one wpisane w system, no bo nie występują tutaj. Pielęgniarki nie mogą mi ich podawać. Mają zapisane, że taki lek biorę, ale mają też, że nie mogą mi go podawać, ponieważ apteka nie zatwierdziła tego leku. Jutro mam zaplanowane jakieś badanie pulmonologiczne. Nie do końca wiem, na czym miałoby ono polegać. Wiem, że mają badać właśnie ten nerw przeponowy. Cześć, dzisiaj mam już 6 listopada i tak naprawdę ostatni mój dzień w szpitalu. Wczoraj rozładował mi się aparat, w związku z tym nagrywanie zostało przerwane w połowie. A wczoraj, jak byłam w łazience, jak już się ubierałam, to zapukała do mnie pani z transportu, że już przyszli zabrać mnie na badanie. Poprosiłam ją o dosłownie minutkę, wyszłam akurat po dwóch i po około 20 minutach przyszedł do mnie pielęgniarz i powiedział, że badania pulmonologicznego już nie będzie, ponieważ panie sobie poszły. Dzisiejszy dzień też znowu przeleżałam praktycznie cały. Ze względu na ból głowy dostałam tramadol, dostałam fentanyl, które spowodowało, że ból był tylko większy. Moja mama próbowała wywalczyć acetazolamid, czyli Diamox, na obniżenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, ale pielęgniarz uznał, że nie może mi go dać i nie może się skontaktować z lekarzem i nie może się dowiedzieć, czy może mi to podać, ale może mi podać dodatkowy fentanyl, który już wcześniej nie pomógł. Rozmawiałam też właśnie z moim lekarzem tutaj i powiedział, że jego lekarz od naczyń niekrwionośnych mózgu również stwierdził, że moje żyły szyjne są przewężone, ale nie jest w stanie na ten moment powiedzieć, czy one dają mi objawy i powiedział, że trzeba by było zrobić angiografię i wenografię mózgu. Także mam jakby potwierdzenie tego mojego badania, które mam mieć za 2 dni. Rozmawiałam też z lekarzem od tych naczyń krwionośnych w sprawie punkcji lędźwiowej i dla niego jest istotne, żeby zrobić ten test. Nie żeby sprawdzić, jakie mam ciśnienie, tylko żeby sprawdzić, czy jakkolwiek będę się czuła lepiej czy gorzej po upuszczeniu trochę tego płynu. Jak na razie żaden z moich lekarzy nie potrafi wyjaśnić, dlaczego czułam się lepiej po zamontowaniu mi tego monitoringu. Ten neurochirurg tutaj w Johns Hopkins uznał, że jest to
bardzo istotne, żeby mogła oddychać w każdej pozycji, a szczególnie w leżeniu na plecach w związku z możliwością jakiegokolwiek wypadku, jakiegokolwiek przymusu, że ktoś położy mnie płasko i nie będę mogła się bronić i w ten sposób mnie po prostu udusi. I zdałam sobie sprawę, że nie powiedziałam, jakie mogą być efekty uboczne ze stosowania tego monitoringu płynu mózgowo-rdzeniowego, co wydaje się być bardzo istotne. Sama metoda jest uznawana za kontrowersyjną, bo jest bardzo inwazyjna. Jest możliwość uszkodzenia mózgu, jest możliwość uszkodzenia czaszki, opon mózgowych. Istnieje też ryzyko krwawienia, wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, dostania się bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów, pierwotniaków czy czego jeszcze, co przez tą otwartą ranę może się do naszego mózgu dostać i może dojść wtedy do zapalenia opon mózgowych, a jak wiadomo, zapalenie opon mózgowych może niestety prowadzić do śmierci. Podczas całego mojego pobytu kilkukrotnie pobierano mi krew, praktycznie codziennie rano, czasem nawet 2 czy 3 razy dziennie, żeby monitorować, czy nie ma żadnych znaków toczącego się, rozpoczynającego się zapalenia w organizmie. Na szczęście moje wyniki krwi były przez cały czas w normie. Najważniejsze efekty uboczne, które mogą ewentualnie wystąpić podczas takiego zabiegu. Cześć, dzisiaj jest już 7 listopada. Rano miałam przeprowadzone badanie pulmonologiczne, które właściwie okazało się być zwykłą spirometrią. Spirometria to takie badanie płuc, które sprawdza pojemność. Podczas tego badania zakłada się taki specjalistyczny ustnik. Na początku trzeba bardzo mocno wydmuchiwać powietrze. Podczas drugiej tury jest, żeby bardzo głęboko nabrać powietrze. I ja miałam też badanie przepony, podczas którego musiałam próbować nabrać powietrze, którego nie było. I badało to, jak silne jest moja przepona. Później miałam wykonane badanie w pozycji leżącej. Musiałam mieć troszeczkę podniesioną głowę, żeby móc choć troszeczkę nabrać ten oddech, żeby to badanie w jakikolwiek sposób mogło być przeprowadzone. Jak na razie nie mam jeszcze jego wyników, mimo tego, że dostałam już wypis. Ten wypis był troszeczkę na moje własne żądanie, ponieważ jutro mam mieć przeprowadzoną angiografię. W związku z tym musimy się przenieść z mamą do innego szpitala. I jak na razie nie mam jeszcze konkretnej diagnozy, co mi jest. Na razie na zaleceniach piszę tylko, że 13 mam się zgłosić do mojego lekarza prowadzącego. Będą omówione wyniki moich badań i sposób dalszego leczenia i co będziemy dalej robić. Jak to zwykle w EDS-ie bywa, po prostu nie wiadomo, co mi jest i lekarze też mówią, że taki przypadek mają po raz pierwszy, że wszystko wychodzi odwrotnie niż być powinno i odwrotnie do tego, jak mają inni pacjenci. No ale do 13 jest kilka dni, więc myślę, że doktor będzie miał czas, żeby przemyśleć moje wyniki, może doczytać i dowiedzieć się, co może mi dolegać, co może mi pomóc i co ze mną rzeczywiście zrobić, czy ewentualnie jak się mnie sprytnie pozbyć, bo tak też bywa. Na razie zbieramy się do hotelu, ponieważ za kilka godzin musimy już wyruszyć do Pensylwanii, do drugiego lekarza, bo jutro na 8 rano musimy już być w szpitalu. Jak widzicie, jestem już poza szpitalem, jestem w hotelu. Mam w końcu umyte włosy, trwało to ponad godzinę. Znalazłam wiele, wiele opiłków kości. Włosy były strasznie skołtunione, przez co wyszło mi ich strasznie, strasznie dużo, mimo tego, że pewnie przy mojej takiej szopie nie widać, ile ich straciłam, ale trochę to wyglądało jak... Kojarzycie takie zdjęcia, gdzie po wyczesaniu psa układa się z jego sierści drugiej wielkości psa? To mniej więcej moje włosy tak wyglądały po ich umyciu i rozczesaniu. No ale włosy rzecz urośnięta, odrosną. Nie powiedziałam wam, że dzisiaj miałam bardzo fajną wizytę w szpitalu. Przyszedł do mnie przyszły pies przewodnik. Był to dalmatyńczyk, dziewczynka, 9-miesięczna, Josephine. Uczyła się ona, jak zachowywać się w szpitalu, wśród pacjentów i po prostu jak być. Siedziała u mnie na łóżku, pozwoliła się pogłaskać i była taka naprawdę, naprawdę przesłodka. Poza tym cieszę się, że przebrnęliście ze mną przez cały ten okres mojego pobytu w szpitalu. Jeśli wam się podobał ten filmik, to pamiętajcie, żeby go polubić, zostawić komentarz i zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia następnym razem.